jump, jump, move it all around. Tap, tap, da, da, stamp on the ground. Jump, 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 move it all around. Jumping all around. Dup, 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 jumping all around. Siemaneczko ludziska, z tej strony Jarek i witam Was kochani w kolejnym odcinku z serii oczywiście Rozwojowe Gospodarstwo Rolne. To jest bodajże 23 odcinek, także w dzisiejszym filmie, słuchajcie, odskocznię troszkę od tego tworzenia pól znowu, czyli pojedziemy sobie sprasować owsiankę, prasę mam już podpiętą, oczywiście czwóreczka tutaj 914, odpalona maszyna, no oczywiście zestawy przygotowane do ładowania. Ale nie wiem, słuchajcie, czy dzisiaj zdążymy, więc tak, ja Was serdecznie oczywiście zapraszam do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, subika oraz komentarz. I jedziemy w pole. Dobra. Także lecimy sobie, słuchajcie, czwóreczką. Dobra, z prasą oczywiście, a jak widzicie, gnojowica rozlana. Więc jest luks. I no tylko działać, także mamy wieczór, słuchajcie, bo już 15 godzina. Także no, taka auga, a nie inna pogodowa, na sierpniu jesteśmy. Więc tak, wszędzie gnojowice, słuchajcie, rozlałem, jeszcze gnojowice od Patryka zostało, także serdeczne podziękowania dla jego, że tutaj postarał się, słuchajcie, dla nas to wszystko ogarnąć. Za śmieszne, że tak powiem, pieniądze kupiłem sporą ilość gnojowicy, więc ja mu serdecznie mu dziękuję w tym momencie. Także lecimy sobie na spokojności. Kurba, o Jezu, ebłem babę na pasach. Mówię. No, lecimy. Lecimy, nie śpimy, tutaj może się zawiniemy jakoś. Tutaj tak. Oho! Dobra, nie w tą stronę pojechałem, kurna dziot. Cofaj pan. Andrzeju, nie denerwuj się, zaraz wyklepiemy. Kurde, to nie tutaj ten zjazd. Aj, kurde, powiem wam, odcinek na szybkości nagrywa mi. I mi się myli, dobra. Tutaj koło przystanku trzeba skręcić. O, to. No jedź, kurde. Teraz to ty mnie nie przepuścisz. Już żem wjechał, dobra. Ale lecimy już na spokojności. Tak jak mówię, no trzeba poprasować tą słomę trochę. Więc no... Raczej by się przydało. No ciekawe, czy my zdążymy oczywiście. Najwyżej zrobię cięcie, zobaczymy jak ta robota, słuchajcie, pójdzie. Najwyżej zrobię cięcie i po prostu kolejna część będzie ze zbierania, bo tak nie chcę tego też przedłużać, wiecie, w nieskończoność. Lecimy sobie na tamte pole. Oczywiście tam się pytałem was w poprzednim odcinku ze żniw, bo chcę kupić tak, te pole, te z kukurydzą zaorane i tamte. Więc jeszcze raz was się, słuchajcie, zapytam, czy robić wielkie pole z tych tutaj o pól, czy też robić małe pole, tak? Dobra. Bo nie wiem tego, słuchajcie, nie wiem. No, także sprasujemy sobie nas. Myślę, że taką prędkością to śmiało można robić. To jest słoma. No, ta prasa oczywiście długo wiąże, więc za ten czas wam pokażę, o co chodzi. Mianowicie, słuchajcie, chciałbym zakupić ten teren. O, tutaj warty jest on 120... Nie, warty jest 27 tysięcy. Ten teren i ten teren, nie? I jakby to, słuchajcie, te trzy pola złączyć? Czy zrobić na tej zasadzie, że te pola i te pola złączyć, żeby były dwa kawałki, czyli tak, te z tym, a to z tym, nie? Możecie dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jakbyście lepiej zrobili.
jaka będzie największa ilość komentarzy a propos czego, to tak myślę zrobimy, także jeżeli większość osób będzie za tym, żeby wybrać na przykład dwa pola, złączyć, znaczy wiecie, stworzyć dwa pola większe niż jedno ogromne, no to zrobimy tak, nie? Dobra, widzę, że BLK znowu. No tej owsianki to troszkę będzie, no tej słomy powiem wam już, kurde, nie mam gdzie mieścić. Zbytnio, no nie wiem co to będzie. Szczerze, kurde, z pszenicy troszkę dało, z jęczmienia troszkę dało. No, także kurna. Jest tego trochę. No, popołudniowa godzinka. Myślę, że fajna godzinka do prasowania właśnie. Więc nie zawsze to się chce robić, wiecie, kurde, w dzień, z rana, tak. Można zacząć o porze tego, popołudniowej. Dobra, pyk. Można zacząć o porze popołudniowej, o, ale fajne zdjęcie będzie. Dobra, pyk, pyk, pyk. O, balot nam ucieka. Niedobrze. Balot nam ucieka. Piąta minutka odcinka, także kurczę, no mam nadzieję, że coś tu podziałamy. No i taki to byłby plan, słuchajcie, tego, nie? Chyba raczej to w jeden odcinek zrobię, coś mi się tak wydaje, bo sądząc po czasie to no nie będę w stanie tutaj zbytnio ogarnąć tego na szybkości, z tego co widzę. Dobra. Także sobie to myślę, że na dwie części podzielimy. No, wyskakuj. Kurde. O, cyk i jedziemy dalej, i cyk czwóreczka. No, także tak to myślę zrobię i nie będę już tutaj kombinował. Te baloty jakby są, no tej słomy będzie trochę, będzie. Słuchajcie, nie wiem co z tą słomą będę robił, no mam nadzieję, że te zwierzęta troszkę wezmą tej słomy, bo jak nie wezmą, to będzie lipa straszna. Trzeba będzie się odezwać do chłopaków. To nieco. Iś. No, wyskakuj. Może któryś by chciał, kurde, z chłopaków słomy na swoje serie, także zobaczymy. O, trasa maskarka póki co na razie nie zmieniam. Chodzi to chodzi, nie trzeba drążyć, jak to mówię, tematu. Tylko puszczamy podbieracz i lecimy na ostro. No, także... Także tak to by wyglądało. Tak jak jest, tak musi być widocznie, nie? Dobra. O, screenshota jakiegoś zrobimy, żeby tutaj wszystko pięknie, fajnie na miniaturce było widać. No, ósma minutka. Ósma minutka, kochani. Więc jest dobrze. Mówię, do 30 minut może coś porobimy, bo chyba raczej nie opłaca mi się. No tutaj, kurde, nawet jakbym chciał kogoś na multiplayer do pomocy wziąć, to raczej, kurde, nie wezmę, bo nie każdy ma dodatek DLC, no i niestety. Tutaj muszę, kurde, robić sam. Dawaj, Bele. Proszę bardzo, to jest agromet, kurwa. O, to jest z firmy Agromet, kurde, to jest polska prasa chyba. Nawet, że nie wiedział, kochani, także no, wybaczcie mi. No to kurde, luksusowo. Dobra, pyk. A jak polska prasa, to temu taka chujo... Znaczy co? Nie no, nie narzekam, kurde. Nie mam na razie czego narzekać. Dobra, i ciśniemy dalej, także no, sobie poprasujemy. Łomy.
Pip, pip, oś kurwa wsteczny. Myślę, że do 30 paru minut, kurde, podziałamy, zobaczymy. Słuchajcie, no bo nie chce mi się tutaj już robić cięć ani niczego innego. Nie no, bo chyba raczej nie zdążę tego poprostować. Bo jakby wiecie, niewiele zostało, to mógłbym zrobić cięcie i kurde. Jeszcze nagrać te kurde zwożenie Bele, ale chyba będzie nowy, drugi odcinek raczej. Opsaj. No, mówię, jedyny minus to tylko to, że ta prasa normalnie kurde robi, ale długo wyładowuje belki, to taki minus kurde, bo tak to fajnie tutaj zbija baloty. O kurde, ale żem dał ciała. Cofaj, cofaj pan, cofaj. Ale czwóreczka mi się podoba, powiem wam szczerze, naprawdę, kurde. Luksus maszyna. I mocowanie do tura ma, także tura też można śmiało zamontować. Troszkę już motogodzin ma, no bo z 8 motogodzin będzie. Ale i balotów będzie, kurde, nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego, powiem wam. Ale naprawdę, kurde, no. Naprawdę jest, kurde, co do roboty, o. Ładowania to będzie w ciul, powiem wam tyle. Ładowania to będzie w ciul. No, oczywiście tam wszystkiego dobrego po świętach, kochani, kurde, bo już odcineczek macie po świętach. Nie wiem, na kiedy on tam ląduje, ale no. Ale wiem, że po świętach, także... Kurde, o, jeszcze tutaj jeden pokos. Tekstura zanika, panie Jacku. No to jak zanika, to weźmiemy ją, o. Opsaj. No, nie spodziewałem się, słuchajcie, po owsie takiego rezultatu słomy. No, w sumie owsa też dużo dało. A ile to już wam mówię? Dokładnie to nam dało owsa... Owiec, 22 tony. Najwięcej mam pszenicy. Najwięcej mam pszenicy, także kurczę, no 22 tony. U owsa to jest... No... I dużo, i mało, nie? Zależy jak dla kogo, dobra. 12 minuta. No a ja już tyle żem zrobił. No jedne pole na pewno obskoczę, więc... To nieuniknione. Zobaczymy jak z resztą będzie. Może się uda, kurde, nagrać. Jeszcze dogrywkę zrobić. Ze zwożenia. Zobaczymy. Zobaczymy, kochani, jak to tutaj się potoczy. Także prace pożniwne. No i wszystko dosłownie pokoszone. Jeszcze aby te buraki tam wykopać, kurde, na tym kupionym polu, to też bym połączył te pola. Rozlał gnojowicy nieco, ale już raczej gnojowicy to bym rozlewał, słuchajcie, swoją forszają, tą beczułką, bo kurde, no już mi Patryk nie pożyczy, raczej, no wiecie, może i by pożyczył, ale... Ale kurde, nie chce mi się aż tam na wrzosy jechać już. Powiem wam, że daleko to trochę. No, dawaj, 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 bo nie ma czasu. No, sorry, że tak wyłażę ściągnika, no ale... Nie chcę też, żeby, wiecie, nie chcę też, żeby, kurna, no, nie chcę, żeby, kurde, te belki pospadały aż na sam dół. Kurde, laga mózgu dostałem. Piętnaście minut za nami, no to myślę, że do 30 sobie poprasujemy. Później to już będziemy w następnym odcinku, myślę, zwozić.
i kombinować, co z tym robić, bo tak naprawdę no już na, tam na strychu miejsca nie ma. Mimo jak, słuchajcie, kurde, sianem upchane, słomą troszkę też. Ale tam na dole będę miał miejsce, także na strych już nic nie będę koptował. O, także kurde, damy radę. Damy radę, Andrzeju. I rura. Jedne pole zrobię, to na pewno na odcinku. Zobaczymy jak z drugim. O. Także kurde, fajnie, fajnie. Cieszę się z Sawiki, bo wiem, że i wam się podoba. Tak samo i mi się podoba. Kurde, lubię tutaj na tej zielonce nagrywać, naprawdę. Mimo, że jest taka mapa pusta trochę, no ale... Czasem, kurde, jak będę miał troszkę odrobinę czasu, to się coś tam nie, coś kurde udekoruje przecież, tak? No, a tutaj stare gospodarstwo było, które sprzedałem, było na starcie, także... Nie mówić, żebym kasy dodał, bo sprzedał gospodarstwo i ma tutaj 128 tysięcy. Ale tak jak mówię, no na razie kurde będę jeszcze w polach inwestował, bo nie ma sensu kurde tej, że tak powiem, tej kasy trzymać w skarpetę, nie wiadomo po co. Jak mi z 50 tysięcy zostanie do sprzedaży, to będzie cud. Nad Wisłą, a może i nawet nie zostać, to też będzie fajnie. Kurde, zaraz będzie już normalnie ten zima, także będziemy mieć mnóstwo do sprzedania, więc po co mi to trzymać? Damy radę. Dobra, i kita. Kita, kita. Dobra, pyk, pyk, pyk. Także no, mówię, słomy troszkę jest. Mam nadzieję, że to przez zimę troszkę zużyję tej słomy. Że nie będzie, wiecie, w ten sposób, że... Nie będzie w ten sposób, że ona będzie kurde leżeć. Ja rozumiem tam troszkę, żeby zostało, nie? Ale żeby też i troszkę poszło, bo tego obornika by się przydało mieć. Tak samo. Będzie tak samo. No i pole będzie załatwione. Proszę bardzo. A myślę, że będzie... Kurde się zatrzyma. Nie będę wyłaził po tą belę, bo... O, najgorzej jak to się... Kurde, zatrzyma się tym kombajnem, nie? To wtedy to się usypuje. Aj, aj, aj. Potem tego, kurde, ciężko ogarnąć. No i dobra. Można powiedzieć, że jedne pole z bani. No dawaj, dawaj, ale tu bel, kurde, no nie wierzę, nie wierzę po prostu, że tu tyle balotów. Oczywiście tutaj gnojowa też pójdzie, nie? Także... Nie martwcie się, bo tutaj też, kurde, gnojówkę załatwimy, że tak powiem, więc no, nie będzie tutaj tak tragicznie.
Z nawozem na pewno nie będzie bidy. Zobaczymy jak z wapnem jeszcze. Dobra. No, ładuj się. Kurde, jakie to uparte. Dobra, i wiecie co zrobimy? Ja zrobię cięcie zaraz jednak. Bo pole w sumie... W sumie to pole, słuchajcie, kurde, za tego wałem. Więc tak, my sobie tutaj staniemy. Na tym moim placu. Placu budowy. Bo może kiedyś tutaj biogaz będzie. Zobaczymy. Ej, kochani, ja zrobię cięcie. Przyjadę tutaj ze stawami i te pole zbiorę, także będzie jeden odcinek, nie będę to dzielił już na dwa, więc za chwileczkę, słuchajcie, wracam, także poczekajcie, zostańcie ze mną, bo zaraz działamy ze zbiorem. Dobra, ludziska, jestem z powrotem, także kurde, ino, bierze mi się załadowanie belek, proszę bardzo, kurde, no, troszkę nawet, żebym poprostował tam, żeby ino, klimat był. Także słuchajcie, no kurde, będzie prawdopodobnie tak, że troszkę sobie poładuję i kurde, będzie koniec na dzisiaj. O, także kurde, no już zestawy, proszę bardzo, przywiezione. Nic tylko, jak to się mówi, pracować, o. Lawecista jest. Wszystko jest, kurde, więc działamy. Nie ma co się opierdzielać, że tak powiem. No, po dwie belki se ładuje, elegancko. Kurde, nawet to spoko wychodzi. Także te pole... Może... Kurde... Może te pole, słuchajcie, kurde, szybko mi zleci, żeby to załadować, bo nie powiem, że czasu mało. Dobra, w słonecznik wjadę. Standardowo. Kurde, troszkę sobie słuchawki podgłośnie. A nie wiem, jak tu z dźwiękiem będzie, ino. Tego Dejczwara, bo on jest, kurde, trochę cichy. Ale no, mam nadzieję, że będzie miodzio. Dobra, zapis sobie zrobię w razie czego tutti. Żeby mi nic nie umkło. Bo nie wiem, coś dziś OBS, słuchajcie, do bana szwankuje znowu, widzę. Ach, te OBS-y, mówię. Dobra, pyk. Także ładujemy. I nie przejmujemy. Dobra, podnosimy tego typu. A powiem wam, odwykłem troszkę od kurde, od ładowania balotów, więc się kurde nie zdziwcie, jak będę robił chałturę czasami, bo może tak być. No, za dużo to tutaj nie będę nagrywał, kurde, bo i na szkoda czasu. Także kurde, tak to będzie wyglądać. Aby troszkę wam pokazać tego, bo mówię, żebym jeszcze nagrał, kurde, no co najmniej rozładunek, to by raczej źle to wyglądało. Czekajcie, ten OBS działa? Działa, dobra. Także o, taka robota. Nie no, Dejczwara słychać trochę, także nie chcę też, żeby było za głośno, nie? Kurde, lepiej, jak to ja zawsze mówię, lepiej te maszyny troszkę ciszej niż głośniej. Oj, kurde, co pan robisz? Dobra. No, po dwie bele to słuchajcie, schodzi, kurde, także tej roboty dużo przy nich nie ma, grunt to precyzja. Także pozdrowionka jeszcze raz dla Jankusa za widły, kurde, za poradnik. Bo skorzystałem z poradniczka i naprawdę poradniczek jest boży, kurde. Iś. No, oddaj belę. Dobra, cofamy. A po co ja będę cofał, kurde, jak ja mogę przejść przodem? Dobra, także zbieramy. Te chachmyństwo. Podjeżdżamy. Kurde, fajny klimat popołudniowy, powiem wam.
No, także mówię, troszkę żebym poprasował nawet. Jeszcze, żeby tu troszkę nadać klimatu. Troszeczku. Dobra, pyk. Nie wiem, czy mi się uda całą przyczepę załadować, ale wątpię. Urna, dziot. Dobra. Tak, tak, tak. Palimy, jedziemy, bo nie ma czasu. Nie ma czasu na głupoty. No, robota fajna przy belach. Tylko mówię, no ja się zastanawiam, gdzie ja to kurde wszystko pomieszczę. Bo na serio, kurde, miejsca na strychu to nie ma. A czy na dole to mam miejsce, nie? Ale kurde, bardziej jeszcze bym chciał ino na strych trochę upchać. Co by więcej miejsca zwolnić. Dobra, tutaj widzę, że lekkie korekty majster musi zrobić. O, cyk. Tak samo tam. O, opsaj, opsaj. Wiecie, to tak, żeby kurde to miało ręce i nogi. Dobra, spinamy pasami. Ja wiem, przecież ta przyczepa ma autoloda. No tak, kurde, wiecie, ale autolodem wszystko ładować? Serio, chcielibyście? Nie lepiej się turem pobawić? Toż to chwilę roboty. Pa, 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 pa. Dobra, no kurde, także prace pożniwne pełną parą, można powiedzieć, bo dwie roboty elegancko na odcineczku bożym zrobione będą. Dobra. Bardzo mnie to cieszy, no kurde, jak jest sprzęt, z którym to i robota idzie. I dawaj piętro, układamy. Powinno podjechać, kurde, fajnie. O, może z tej kamery skorzystamy. Opsaj. Proszę bardzo. Par w ręku jest? Jest. Także tamte pole sobie, słuchajcie, kurde, już poza tym, poza filmem ino skończę. Bo i tak mi już nie zdążę i tak to, kurde, mówicie, no, aby te parę minut odcinka wam nagrać, bo tak powiem wam, że na czasie mi zależy. Bo kurde, jeszcze mam coś do zrobienia, a później będę zajęty i znowu mi nie wyjdzie, a odcineczek musi przecież wyjść. Dobra, pogoda fajna, to i kurde, ludzie nie chcą w domach siedzieć, tylko jak to się mówi, działać coś. No i dobra. O, pyk. Opsaj. I lecimy z tematem. Tu. Kurde, już sobie wyobrażam czwóreczką, jak się będzie kopało buraki. O kurwa, o. Dobra, słuchajcie, było krótkie cięcie. Jak zwykle, także działamy dalej. Kurde, sorki, ale bitka na pokój. Jak to się mówi. Więc kurczę, kończymy, słuchajcie. Pomału tą robotę. No dziś troszkę tak, kurde, odcinek na szybkości nagrywany, także sorki za cięcie. No ale mam nadzieję, że mi wybaczycie drobne korekty. O czym ja tam mówiłem? No kurde, właśnie o tym, że słuchajcie, wyobrażam sobie buraczki, jak się będzie kopać czwóreczką, więc więc no cóż, kurde, sierpień, wrzesień, zaraz buraki chyba są na październiku, jak się nie mylę. Także no, im szybciej, tym lepiej. Jak się uwinę z tym, to będzie wiadomo. I no szybciej. Także no. Tego typu rzeczy. Opsaj. No, kurde, widzieliście, jak złapałem? Dobra, także zwozimy, kończymy robotę, słuchajcie, i
Reszta poza filmem. Dobra, pyk. No fajne, fajne popołudnie. Kurde, nawet nie wiedziałem, że na Zielonce taki klimat może być. Majster zrobi zara tutti. Kurde, ale pół przyczepy jakby naładowane. Z tragedii kurde nie ma. Dobra, zrzucamy. No może troszkę kurde bym dopchnął, to zobaczymy, czekajcie, zaraz. O. Tyk. Ops. O kurde, piękny dojczwarek, piękny sprzęcior, to i robota idzie. No, także tak to wygląda, kurczę. No i co? Zobaczymy, dajcie znać, oczywiście, kurde, mówię. Co z tymi polami robić? Czy to dwa oddzielne większe robić, czy jedne ogromne? Bo sam szczerze powiem, nie wiem, kurde, jak to tutaj wytentegować. Dobra. O kurde, i to co żebym sprasował, to praktycznie zbiorę. A reszta poza filmem będzie, kurde, bo mówię. Nie chce mi się tutaj aż tak kurczę ingerować w to. Dobra, teraz może z tej strony. Pole nieduże, to i szybko ubywa. Tutaj to chyba raczej dwie bele się nie zmieszczą. Aj, źle podjechałem. Kurde, ajć, ajć, ajć. No dobra, no co zrobisz? Kurde, muszę tędy kładować. Jarek, a może byś kurde screena zrobił tutaj takiego, o. Wiecie co, dobry pomysł jest? Tylko tak. Pola sobie przestawię na 30, o. O. Dobra, i tego typu będzie. Także ja już was nie zanudzam. Ładujemy to do końca i biorę się za montaż, kochani. Nie ma co tutaj zwlekać za długo. Dobra, pyk. Opuszczamy. No, także mam nadzieję, że kurde odcinek się podoba. No kurde, wiecie co, nie lubię cięć robić, ale aczkolwiek musiałem, no bo wiecie jak jest. Ale lepiej zrobić cięcie niż kurde byle jaki odcinek, nie? Dobra. A tutaj oczywiście poprawić standardowo trzeba. Także Dojczwar dzisiaj się napracuje. Bardzo dobrze. A już 32 gdzieś chyba minuta będzie. Także miałem do pół godziny kurde nagrywać, a wyszło co do czego, to wydłużyło się to. Dobra, no ale to mówię, kurde, na plus. Na plus, dobra, 13 minut nawet. 32 minut nawet, kurde, co ja mówię, 13 minut. Kurde, panie, to byś musiał jeszcze co najmniej tyle nagrać. Zaraz by było, a gdzie prasowanie je? Dobra, od tamtej strony jeszcze załadujemy. Od tamtej strony załadujemy. No żeż ty, kur... demol. Na koniec zawsze się musi wszystko spierdzielić. Standardowo, ale kurde, przyczepa bel jest. Widziałeś? Papa, pa, jak fajnie się zajeżdża. Pyk.
Stawiamy. Łapnęło, łapnęło tutaj. Tutaj też coś łapnęło. Tutaj też coś łapnęło, dobra. Rura. Rura musi chodzić. Dobra, pyk. A jeszcze te dwie baloty i finish. Także jedna przyczepa, kurde, łamy wyszła z tych w sumie balotów, z tych, kurde, tutaj, no, jak to się mówi, kurde, już nawet widzicie, plączy mi się język, no. Tyle bal wyszło z tego jednego pola, także myślę, że jest dobrze. Dobra, tutaj to już, kurde, wrzucę sobie tak. Mniej więcej na szybkości, o, działeś. Łapnij pan, żeby, kurde, nie pospadały i będzie dobrze. No kurde, sporo tych bel, no mówię, trzeba będzie zaraz za rozładunek się brać. Dobra, na czwórkę zmienimy, bo kurde, nie chcę aż tak sprzętu piłować. No i kurde, tyle by było. Reszta poza kadrem się ogarnie i będzie miał dział. Jarek, dawaj trzecie piętro. No już poza odcinkiem, kurde, pewnie załaduję trzecie piętro. Jeśli nie będę, kurna, zwoził przecież na odkrył, nie? Dobra, ludziska, ja wam serdecznie dziękuję za to, że oglądacie odcinek. Mam nadzieję, że oczywiście się spodobał. Także życzę miłego dnia, kochani. Zostawcie łapeczkę w górę, subika oraz komentarz. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Ja się z wami żegnam, także siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć!